na prawą stronę, żeby wchodził teraz na prawy bok. Żegnamy was, alleluja. Pielgrzym diecezji włocławskiej. Ślubuję. Obiecuję. I przysięgam. Będę szedł dzielnie i wytrwale. Nawet w największym upale. Będę nosić tuby i trzymać kabelki. Aż znikną mi ze stóp wszystkie bąbelki. Kapelusz, chustę lub czapkę ubierać. Pić tyle, by potem nie musieli mnie zbierać. Gdy usłyszę ijo ijo, karimatę szybko zwiją. Ciężkich bagażów nie będę zabierać, by bagażowych zbytnie sponiewierać. Poleceń służb cierpliwie wysłuchiwać. Kapelusz intencjami obsypywać. Odstawiam na ten czas wszelkie alkohole. Ponieważ nocuję w porządnej szkole. Z żadnym pielgrzymem nie będę się kłócić. I obiecuję za rok na szlak powrócić. Przyrzekam. Po tym szybkim, jakże zimnym prysznicu zapraszamy na gorącą zupę do naszego kucharza i ustawiamy się pięknie w kolejeczkach. Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra,
poborcy didrachmy z zapytaniem: wasz nauczyciel nie płaci didrachmy? Odpowiedział: tak. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: Szymonie, jak ci się zdaje? Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych? Gdy Piotr powiedział: od obcych, Jezus mu rzekł: a zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro, zarzuć wędkę, weź pierwszą złowioną rybę, a gdy otworzysz jej pyszczek, znajdziesz statera. Weź go i daj im za mnie i za siebie. Oto słowo Pańskie. Postarajmy się nie zasnąć. Pięć zdanek. Drogi bracie i siostro, jesteś dzieckiem Boga. Pan Bóg cię bardzo kocha. Nie chcę od ciebie daniny, podatku. Nie chcę, żebyś dawał coś z musu, bo miłość nie musi. Miłość chce, bo przecież kocha. Nasze życie jest jak płonący dom. Może nie możemy z niego wynieść tylko to, co najcenniejsze, i to w pośmiechu. Z tego życia wyniesiemy miłość do Boga i jego człowieka i miłosierdzie, do którego Pan powołuje nas już dziś, do czynienia miłosierdzia, do dobroci. Niech nie będzie nawet jednego dnia w twoim i moim życiu, drogi bracie i druga siostro, które będą bez miłosierdzia, które nie będą skierowane ku Panu Bogu, a Bóg będzie ci błogosławił. W swoim upadku. Nie chcesz, żeby ktoś na to patrzył. Ci, którzy cię kochają, wstydzisz się. To dobry odruch. Kiedy człowiek jeszcze wstydzi się swego grzechu. Kiedy się do niego nie przyzwyczaił. Pan Jezus
upadł pod ciężarem krzyża. Bóg. Chrystus. Ludzka opinia nie jest zbyt ważna. Chrystus na pierwszym miejscu stawia człowieka, a nie ludzkie opinie. Upada, bo jest mu ciężko. To ciężar ludzkich grzechów. Chrystus upada również za ciebie i za mnie. Kiedy upadasz pod ciężarem krzyża, słabość grzechu, podnieś się możesz tylko z Jezusem. Nie resztowych tak kombinuje. I się nie udaje. Podnieś się możesz tylko z Jezusem. Tylko On może cię podnieść. Zagrania cię pokuty. Eucharystii. Na modlitwie. Na adoracji. Podnieść cię może Chrystus poprzez drugiego człowieka, którego stawia obok ciebie. Kiedy czujesz słabość, bądź otwarty na Pana Boga i drugiego człowieka. Pamiętaj, to szatan zły chce, abyś w momentach upadku czuł się sam. Samotny, beznadziejny. A Jezus chce, abyś wtedy odczuł Jego bliskość. Absolutnie nic nie udało się nam bez miłości.
Powstańcie. Dopiero potem wszystkie ogłoszenia.